Cześć, jestem bn 2.3 i witam Was w kolejnym odcinku specjału na 1000 subskrypcji. Nie wiem, czy widzicie ten odcinek bezpośrednio jako kolejny odcinek na kanale po tych poprzednich trzech odcinkach z tej miniserii, czy może była przerwa, bo tam w poprzednim odcinku zapowiadałem serię. E, zapowiadałem, że seria, przepraszam, e, będzie miała przerwę taką krótką, żebym mógł wstawić odcinki z innych serii, nadrobić tamte zaległości. Ale w sumie nagrywam ten odcinek i jest szansa, że go widzicie bezpośrednio po tamtych odcinkach, a przerwę zrobimy dopiero teraz. I omówienie Vengeance, czyli kolejnej części, a także Kingdom Rush Alliance oraz Legends of Kingdom Rush nastąpi później. Też tam wpisaliście w komentarzach: bym z Alliance trochę poczekał, bo wrzesień-październik ma być przecież ta aktualizacja. Yy, więc, no, to jeszcze w sumie zobaczę. Jak to tam będzie wyglądała sytuacja na kanale. No i co? Dzisiaj omówimy Kingdom Rush Frontiers, czyli kolejną chronologicznie trzecią część Kingdoma, a jeśli chodzi o datę wydania gry drugą część. No i jeśli chodzi o tą odsłonę serii, główne skrzypce w głównej kampanii gra tutaj niejaki Lord Malagar. To on przejął laskę weznana po głównej kampanii Kingdom Rush 1, ten kostur. No i teraz jest takim jakby następcą Weznana, chwilowym, ale jednak jest. No i właśnie, oprócz tego, że zdobył on kostur Weznana, jego celem było zdobycie też innego artefaktu, jakim był młod Wieków. Młod Wieków przechowywany był w Hammerhold, czyli mieście położonym na terenach pustynnych na północnym kontynencie. Myślę, że raczej większość osób kojarzy to, miasto, właściwie jest to państwo miasto, bo Hammerhold i tereny przyległe tworzą takie właśnie państwo i tam też mieliśmy akcję DLC do Kingdom Rush Vengeance, które wyszło też w tym roku i właśnie myślę, że raczej Hammerhold większość z Was powinna kojarzyć. No i co? Możemy chyba przejść do pierwszej bitwy, bo tam też będzie o Lordzie Malagarze, natomiast jeśli chodzi o jeszcze jeden cel, jaki chciał osiągnąć Lord Malagar... To chciał on uwolnić pradawny byt Umbre. Umbra miał mu dać po pierwsze władzę nad całym światem, pokonanie wrogów, natomiast Malagar nie przewidział jednej rzeczy, o czym powiem potem. No i pierwszy poziom to same miasto Hammerhold. No i właśnie, właściwie to jest przedmurze takie Hammerholdu. Sam Hammerhold znajduje się tutaj na tej grafice. Po lewej stronie widzimy wielkie mury miasta, no i zaczyna się to od tego, że na takiej chmurce Malagar wykradł młodwieków i ucieka, a siły, które zgromadził na pustyni, siły jego bądź jego sojuszników mają zatrzymać obrońców, którzy chcieliby właśnie gonić go po pierwsze, a po drugie ten szturm na miasto był taką przykrywką i też takim odwróceniem uwagi obrońców od samego Malagara, którego celem było nie zdobycie miasta, a przejęcie właśnie Młota Wieków, co ostatecznie mu się właśnie udało. No i tutaj Malagard do swojej armii wykorzystuje różnych takich pustynnych wojowników, takich jakby bandytów też właściwie, no i też niektóre stworzenia zamieszkujące pustynię, jak Wielkie Skorpiony czy Wielkie Osy. I tak oto przechodzimy do drugiego poziomu, Sandhawk Hamlet. No, i właśnie po obronie Hammerholdu, po pokonaniu wrogów, najeźdźców, siły Hammerholdu i ich sojuszników przechodzą do pościgu za Lordem Malagarem, ścigając go po prostu po jakichś tam pewnie śladach i idąc, by powstrzymać go przed osiągnięciem jego celu. No i kolejna bitwa, kolejne zwycięstwo sił Hammerholdu, także możemy przejść dalej. Kolejna bitwa rozgrywa się. W miejscu zwanym Sape Oasis. Czyli jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj oazę. No i właściwie też jest to taka podobna do poprzedniej wielkościowo, jeśli chodzi o skalę, potyczka. No i znów mamy zwycięstwo wojsk Hammerholdu. Dodatkowo, jako ciekawostkę, można podać, że miejsce to zamieszkiwały ludy wzorowane na Tuskenach z gwiezdnych wojen, których widzimy na tym klifie. Po lewej stronie na tej grafice, kolejnym miejscem, gdzie dochodzi do starcia między siłami Hammerholdu a siłami niejako Malagara i tych ludów zamieszkujących pustynię tych frakcji, są wydmy Rozpaczy. No i tutaj mamy dwie ciekawe dość rzeczy warte odnotowania. Pierwsza to to, że możemy tutaj spotkać dżiny, które mogą nas pomóc w walce. Nas, czyli graczy, czyli tego tak zwanych generałów. A druga sprawa, że mamy tutaj ogromne czerwie. Wielkie robale piaskowe, zamieszkujące pustynie, mogą z nienacka pojawić się właśnie z ziemi, by zaatakować, zjadając oczywiście walczące na powierzchni wojska. No i widzimy tu też różne kości dość sporych zwierząt, e, także na no takie dość nieprzyjazne to miejsce, i w sumie na to, że rozpacz jest w nazwie. Jest dość adekwatne. Kolejne miejsce to taka siedziba Korsarzy. Widzimy tutaj zacumowane statki, widzimy jakieś fragmenty takie obozowiska, no i samych Korsarzy do pomocy możemy tutaj nająć. Mogą oni nas wspomóc w walce. No i oczywiście bitwa ta też zostaje wygrana przez siły Hammerholdu, i możemy przejść do finałowej potyczki mającej miejsce na terenach pustynnych. I by opuścić pustynię z tej wschodniej strony i dostać się do dżungli, która jest kolejnym biomem, gdzie właśnie w zbiegu Lord Malagar trzeba było sforsować tak zwane Wrota Nazeru. Wrota te zawdzięczają swoją nazwę Nazeru, czyli potężnemu przywódcy dżinów, który był niejako strażnikiem tego miejsca. Nazeru jednak nie był chętny do przepuszczenia sił Hammerholdu, no bo był właśnie pewnie w zmowie z Lordem Malagarem, dlatego siły Hammerholt musiały go pokonać. Sam na zeru rzucał różne klątwy, zaklęcia i generalnie posługiwał się magią dżinów. Dodatkowo wspierali go jego pomniejsi bracia, natomiast ich starania, mimo że starali się bardzo, okazały się... No jednak ponieśli po prostu oni klęskę, tak? stali pokonani... I tym samym przejść możemy do kolejnego biomu, kolejnej krainy, jaką jest dżungla. I pierwszym miejscem, gdzie dochodzi do potyczki jest karmazynowa dolina. Crimson Wally. No i właśnie tutaj siły Hammerhold ścierają się z mieszkańcami dżungli. E, ponieważ dżungla ta była zamieszkiwana przez różnych takich dzikusów, różne plemiona. E, które właśnie oprócz tego, że walczyły w taki dość prymitywny sposób, jak strzelanie jakimiś strzałkami, e, czy po prostu walczenie wręcz, potrafili też się posługiwać różnymi gałęziami magii. Mieliśmy chociażby blood tricksterów, którzy no troszeczkę można ich porównać do nekromantów, byli w stanie wskrzeszać poległych towarzyszy na polu bitwy i jako takich zombie potem ich wysyłać do walki. Mieliśmy różnych geomantów, różnych E, takich szamanów dusz i generalnie magów, którzy wspierali w znaczący sposób swoje wojska. Natomiast udaje się to ich pokonać i zepchnąć troszeczkę bardziej w głąb dżungli. Następnie mamy most Snapwine. Snapwine to te rośliny, które widzimy tutaj na tej grafice. Mięsożerne rośliny, które potrafiły bez problemu pożreć w całości. Jakiegokolwiek humanoida: czy to był krasnolud, czy to był elf, czy to był człowiek, e, czy to był ork, i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo groźne rośliny, od których trzeba było się trzymać z dala, e, stanowiły taki dodatkowy element na tej bitwie. No i kolejna bitwa, która zostaje wygrana przez siły Hammerholdu i ich sojuszników, i znowu przemieszczał się coraz to bardziej w głąb tej dżungli. Kolejnym miejscem. A właściwie jest to nazwa poziomu. Nie tyle co miejsca jest zaginiona dżungla, no bo przecież cały ten etap to jest jedna wielka dżungla. I tutaj mamy dość ciekawą rzecz. Widzimy tu rozbity statek kosmitów, a także jaja. Z jaj tych wykluwa się rasa kosmitów zwanych żniwiarzami. I żniwiarze są taką dodatkową stroną e, walczącą w tej bitwie. No i oczywiście były to stworzenia, które. Albo po prostu walczyły, pokonywały wrogów, ale też potrafiły, niejako w taki pasożytniczy, trochę sposób e, przejmować nasze jednostki, atakując ich, rzucając się na nich i przejmując nad nimi kontrolę, zmieniając się właśnie. E, dlatego tutaj dość ciekawa jednostka, dość ciekawy przeciwnik. E, no i właśnie mamy tutaj taką dodatkową stronę, natomiast bitwa ta znów zostaje wygrana przez siły. Hammerhold. I tak to docieramy, no prawie, że do serca tej dżungli, bo do wioski plemiona Makwa, czyli plemiona dzikusów zamieszkujących te tereny. No i widzimy tutaj też malutki, czynny wulkan, gdzie składane są ofiary, pewnie kuczci jakichś mrocznych bóstw. I prawdopodobnie bóstwem, które tutaj czciło plemię Makwa był sakra. Był bądź była sakra czyli postać, której świątynia będzie kolejną planszą, kolejnym levelem. No i właśnie tutaj mamy takiego, tego brutala tych dzikusów, który składa kobiety w ofierze kuczci właśnie tych bóstw. Jeszcze też możliwe, że w jakiś sposób może wiedzieli o umbrze i też był on dla nich jakimś bóstwem. Natomiast to już taka trochę moje, że naciągana moja teoria. Natomiast co do samej Bądź samego sakry też mam pewną teorię. A jeśli chodzi o tą bitwę, no to tutaj zostaje rozbita trochę potęga tych wszystkich plemion zamieszkujących w dżunglę, no bo jednak mieliśmy uderzenie w ich serce. Wioska zostaje tutaj właśnie zniszczona przez siły Hammerholdu, a dzikusy, które zamieszkiwały tą wioskę, zostają pokonane i możemy przejść do finałowej bitwy tego etapu dżunglowego. No i ta bitwa. Rozgrywała się przed świątynią sakry. No i właśnie, zarówno w opisie, jak i patrząc na e, właśnie tę budowlę, widzimy, że sakra to taki przypominający jaszczura stwór. No i to potwierdza prawdopodobnie teorię, że po prostu plemiona miały kontakt z saurianami. Rzecz jacyś może członkowie plemienia zapuścili się do tych jaskiń, no i widzieli jaszczuro ludzi i widzieli ich technologie i stwierdzili, że no to są jakieś bóstwa pewnie, że kto to widział, żeby zwykłe rasy miały dostęp do takich zaawansowanych technologii. No i w kolejnym etapie też mamy Saurian. Natomiast w sumie Saurianie trochę też się w tych jaskiniach kryli początkowo i też w tych jaskiniach mamy leże Smoka Beresada, który też jest gadem, więc w sumie dość Ciekawa zagwostka. Natomiast jeśli chodzi o samą bitwę, tutaj dochodzi do największej potyczki z tymi wszystkimi plemionami. Mamy też udział różnych zwierząt służących właśnie plemionom goryli, mandryli, no i mamy starcie z samym kwainkonem, czyli królem wszystkich małp, który jest wierzchowcem dla właśnie króla tych wszystkich plemion. No i mimo swojej ogromnej siły, potęgi, kłainkon, a także król, który Zasiadał na takim siedzisku na jego plecach, zostają pokonani, no i potęga tych wszystkich plemion zostaje tutaj złamana. I możemy przejść do ostatniego etapu głównej kampanii. No i po wkroczeniu do tych różnych podziemi, mamy pierwszy poziom, gdzie dochodzi do pierwszej potyczki z mieszkańcami tych terenów, czyli The Underpass. I tu mamy pierwsze właśnie starcie z Saurianami, którzy są gospodarzami tych jaskiń. No i Saurianie na początku wystawiają takie mniej zaawansowane technologicznie jednostki, ale jednak nadal dość silne, sprawiające pewien trud do pokonania siłą Hammerholdu. Natomiast zwycięstwo Hammerhold odnosi i przechodzimy dalej. I tak jak powiedziałem, leże swoje miał tu też smog Beresat. No i smog Beresat sobie tutaj smacznie szpi. szpi. Tylko raz na jakiś czas, właśnie wznosząc się w powietrze i ziejąc ogniem na przeszkadzających mu w śnie. No i tutaj Saurianie wystawiają już trochę mocniejsze jednostki, natomiast siły Hammerholdu dają radę przedostać się mimo wszystko do kolejnych miejsc, coraz to głębiej w te systemy jaskiń. I tak oto dochodzimy do miejsca zwanego mrocznym zejściem. A właściwie misja nosi takie, taki tytuł, taką nazwę. I generalnie co jest takiego wartego odnotowania w tej misji. Siły Hammerholdu napotykają tutaj taką ekspedycję krasnoludów pod przywództwem Rurina Długobrodego. Nie wiemy czy to są krasnoludy z tego królestwa, które w Vengeance podbija Wezna, ale prawdopodobnie tak. Ale istnieje też wariant taki... Niespodziankowy, może trochę, że są to niedobitki krasnoludów z południowego kontynentu, które przetrwały zagładę, jaką przyniósł Godiew i jego demony. To w sumie też jest swoją drogą temat na jakiś odcinek. Natomiast nie zmienia to faktu, że spotykamy tutaj siły krasnoludów. Mamy do dyspozycji ich budynki, samego bohatera, jakim jest Rurin. No i generalnie wspierają oni nas w starciu w tej bitwie. Natomiast bitwa ta zostaje dzięki ich pomocy m.in. wygrana i przechodzimy do finałowego miejsca głównej kampanii, czyli tam, gdzie uwięziony był Umbra i tam, gdzie rytuał i zaklęcia mający na celu uwolnić Umbrę właśnie przeprowadzał lord Malagar. No i właśnie do tego był potrzebny Malagarowi młod wieków. To m.in. za pomocą Właśnie tego artefaktu też został tu Umbra uwięziony, i młot był jedyną rzeczą, która była w stanie zniszczyć kryształy stworzone przez magów, którzy uwięzili tutaj Umbrę. No i żeby go uwolnić, no to młod wieków jedynie miał taką siłę, by te kryształy zniszczyć, bo były one na tyle potężne, by tak potężny byt jakim był Umbra nie był w stanie się stąd wydostać. No i tutaj Saurianie wystawiają już naprawdę spore siły. No, i siły Hammerholdu muszą działać. I ja w sumie też ciekawa rzecz kolejna. No i to, co uważam za ciekawe, to to, czy Umbra właśnie, przepraszam, Lord Malagar, był wolnić umbrę tak długo szukał tego miejsca w tych jaskiniach. Czy to siły Hammerholdu tak sprawnie tu dotarły? Czy może to jednak, by go uwolnić, wymagało trochę więcej czasu? No bo siły Hammerholdu docierają na miejsce, podczas gdy jeszcze Malagar. No, tam się siłuje z tymi kryształami, by umrę dopiero uwolnić. A w tym czasie Saurianie walczą z siłami Hammerholdu. No i w końcu malagarowi udaje się osiągnąć swój cel i uwolnić umrę, natomiast no, dzieje się to, co raczej niekoniecznie przewidział albo mimo już przewidział, to po prostu ignorował tą informację, nie wierzył w to, e, próbował to odsunąć od swoich myśli, czy umra go zdradza, tak? Malagar przepada e, i spada w przepaść. Młodwieków traci, właśnie kostur wyznana tak samo traci, a umbra wkracza do akcji. No i walka w samej grze z tym prawdawnym bytem do najłatwiejszych nie należy. Przynajmniej ja miałem trochę z nim problemy. No i generalnie, mimo już był on potężnym bytem, to tak jak patrzymy na to pod względem lorowym, no to pokonują go zmęczone, rozbite trochę. I na pewno nie aż tak liczne jak na początku siły Hammerholdu, więc w sumie, no już zakładając nawet to, że właśnie Umbra dopiero co wybudził się niejako ze snu, został uwolniony, no to i tak, w sumie całkiem sprawnie sobie tutaj poradziły siły, które stanęły naprzeciw niemu. No i Umbra jest takim ucieleśnieniem ciemności, mroku. No i nie wystarczy go pokonać raz, bo po pierwszej jakby fazie Rozbija się na takie mniejsze części, i tak następuje kilka razy, aż w końcu dopiero zostaje ostatecznie pokonany i prawdopodobnie zniszczony. Przynajmniej nic nie wskazuje na razie na to, że umbra powróci. No i zażegnane zostaje zagrożenie zarówno ze strony umbry, jak i lorda Malagara, i w ten sposób kończy się główna kampania. No i przechodzimy do mini kampanii. No i pierwsza mini kampania. To po prostu Hammerhold, który chce wyeliminować zagrożenie ze strony rasy głębinowych diabłów. Czyli różnych takich stworzeń przypominających morskie stworzenia, e, które właśnie chcą dokonać inwazji na powierzchnię, a przewodzi im potężny stwór zwany lewiatanem. I do pierwszej potyczki dochodzi w porcie tortuga. Jak sama nazwa wskazuje jest to taki piracki port. I to tutaj właśnie głębi nawet diabły ścierają się ze swoimi przeciwnikami. No i mimo zaciętej walki, ponoszą one klęskę, i przenosimy się do kolejnego etapu. I tu dochodzisz do bitwy bardziej na morzu, przy morzu atol Burzowy. Mamy tu też pomnik Boga Morskiego Ragnosa. Na co warto zwrócić uwagę, gdyż ten pomnik może wspomóc nas w walce, jeśli go odbudujemy, jest on w stanie strzelać potężnym promieniem. No, i tutaj głębinowe diabły wystawiają trochę mocniejsze siły i też korzystają z pomocy wierzchowców w postaci rekinów, dzięki którym szybko przemieszczają się po morzu. Natomiast i tutaj zostają odparci i możemy przejść do finału tej mini kampanii. A tym finałem jest jakieś takie lekko podtopione i mocno zrujnowane miasto, które nosi nazwę Podmokła taka. Zatopiona Cytadela eee, No i właśnie tutaj Swoją siedzibę ma Swoje legowisko, bardziej z racji, że jest potworem Ma lewiatan, o którym Powiem później No i dochodzi tu do największej bitwy Z głębinowymi diabłami I bitwa ta była bardzo ważna, ponieważ Rozbiła ona na chwilę obecną Potęgę głębinowych diabłów I odparła ich inwazję Na powierzchnię sam lewiatan natomiast to ogromny potwór morski przypominający trochę krakena, gdyż posiada ogromne macki i jest naprawdę groźny, zarówno w morzu, jak i na lądzie, ponieważ jego macki sięgają naprawdę na dalekie odległości i też jest właśnie zagrożeniem dla wojsk stojących na powierzchni. Natomiast udaje się go ostatecznie pokonać i tym samym odeprzeć na obecnym etapie inwazje kłębinowych diabłów. I tak jak w Kingdom Rush 1, tak i w Kingdom Rush Frontiers mamy etap poświęcony nieumarłym. Niejaki Lord Vasil, przywódca wampirów, oprócz tego, że zgromadził swoich pobratymców w swoim zamku i przejął pewne tereny, no to zgromadził też innych nieumarłych, takich jak Gule, już chciałem powiedzieć gnole z przyzwyczajenia, e, takie jak gule, takich jak lekanie, jak wilkołaki, e, jakieś zombie, abominacje i tak dalej. A dodatkowo w miejscu, które jest niejako w jego strefie wpływów spotykamy też Jacka Lanterna, czyli Jacka Dynkę, legendarnego jeźdźca, który zamiast głowy posiadał dyniowy lampion. No i do pierwszej bitwy dochodzi w Bonsburgu. Bonsburg, czyli takie zrujnowane miasto, tak jak te, które widzieliśmy w jedynce, no jest spustoszone przez plagę. No i tu mamy pierwsze starcie z nieumarłymi, które zostaje oczywiście wygrane przez siły w domyśle dobra, czyli siły sterowane przez nas, graczy, i ruszają oni dalej. A docierają do naprawdę, moim zdaniem osobistym, bardzo klimatycznego miejsca, jakim jest zbezczeszczony Gaj. Taki mroczny las z jakimiś elementami też, Siana, mamy strachy na wróble, mamy jakąś ukrytą też między drzewami kryptę. No i mamy też liczne groby na terenie tego gaju. A dodatkowo możemy spotkać tu, jak powiedziałem, Jacka Lanterna. No i tutaj mamy trochę większe starcie z nieumarłymi, trochę cięższe dla sił Hammerholdu i ich sojuszników. Natomiast zostaje ono zakończone zwycięstwem. I tak oto przechodzimy do ostatniego etapu czyli oblężenia Dask-Chateau, czyli zamku pałacu Lorda Wasila. Jak widzimy sam zamek, pałac jest naprawdę potężny, posiada dość spore mury i jest to całkiem pokaźnych rozmiarów budowla, z której właśnie tymi całymi terenami Lord Wasil zarządzał. I tu dochodzi do największego starcia z nieobarłymi, oblężenie oczywiście kończy się zwycięstwem, natomiast co warto dodać? I z dwóch rzeczy, jakie należy też tutaj wypunktować, to po pierwsze, mamy tak jak w przypadku właśnie tego mrocznego zejścia, do dyspozycji dodatkowego bohaterka, bohatera, właściwie bohaterkę, czyli Lukrecję. Lucre Lukrecja to córka lorda Wasila, która stwierdziła, że to, co robi jej ojciec, nie jest właściwe i jednak stanie po drugiej stronie barykady. Druga natomiast sprawa, Lord Vassil wysyła do tego starcia swoje takie elitarne oddziały, wampirzyce, które walczą w jego sprawie, czyli tak zwane vampiresy. No i to są takie wojowniczki, dość szybkie, dość potężne z racji, że były przedstawicielami, przedstawicielkami przepraszam, rasy wampirów. No i tutaj myślę, że tutaj taka druga rzecz warta odnotowania. Także możemy przejść do ostatniego już poziomu, który jest tak zwanym poziomem standalone, czyli poziomem, który po prostu jest jedynym ze swoimi kampanii i od razu mamy starcie z bossem. A jest to poziom Darklight Depths. Darklight Depths, czyli takie podziemia dość mroczne, gdzie właśnie swoją siedzibę miał król Saurian, Xyzzi, i Saurianie posiadali tutaj. Elitarne oddziały, takie jak Saurian Deadcoil, czyli tacy w sumie snajperzy, Saurian, którzy potrafili strzelać na bardzo spore odległości, dzięki czemu stali się utrapieniem graczy na tym poziomie. I też co ciekawe, ścieżka bossa jest dość krótka tutaj, a sam Ksyzji przemieszcza się naprawdę sprawnie i jak na stworzenie swoich gabarytów jest naprawdę bardzo zwinny. Natomiast tu mamy takie rozwiązanie sytuacji Saurian, złamanie ich potęgi i niejako. Odciągnięcie ich od pomysłu inwazji na powierzchnię, z racji, że poczuli się oni pewnie, e, przez to, że zyskali dostęp od kosmitów e, do takiej zaawansowanej dość technologii. Bosem, tak jak wspomniałem, jest tutaj Ksyzy, potężny jaszczur i król wszystkich saurian. Posługuje się on potężnymi młotami, a dodatkowo nawet bez tych młotów byłby groźny, gdyż jest ogromny w porównaniu ze swoimi, tak dość sporymi e, braćmi. Ponieważ, no jak spojrzymy chociażby na jakiegoś Saurian e, bruta, no to też jest to masywne stworzenie, ale Kcyzji góruje nad wszystkimi Saurianami i z racji, że jest najsilniejszy, najpotężniejszy, to jest ich królem, a dodatkowo on jest tym, który przyjął tych tajemniczych gości, tych kosmitów, którzy dali im technologię, więc niejako też jest bohaterem swojego ludu i tym, którzy, który dał im ten postęp technologiczny i to nie byle jaki. Natomiast sam Kcyzji zostaje tutaj pokonany. Jego oddziały zostają rozbite i Saurianie zostają no właśnie odciągnięci od tego pomysłu, by na powierzchnię wyjść i tą powierzchnię próbować przejąć. Także no to wszystkie poziomy, wszystkie takie ważne wydarzenia omówię, jeśli chodzi o tą część. I kolejną częścią będzie Vengeance i tu będziemy mieli dość spory przeskok, ponieważ no tam mamy znowu starcie Lineria, kontra Veznan i jego armię. I tam troszeczkę Weznan musiał zebrać siły i dopiero potem się ujawnił i wypowiedział wojnę wszystkim sojusznikom. Natomiast na ten odcinek pojawi się dopiero za jakiś czas. Natomiast na tym myślę, że nie mam nic do dodania. Generalnie mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. I jako ciekawostkę dodam, że no wiem, że w waszym tak, ankiecie, w waszym zdaniu większość z was stawiała na pierwszym miejscu, ale dla mnie Frontiers akurat nie jest ulubioną częścią i nie jestem akurat fanem tej części. Znaczy generalnie niektóre rzeczy mi się podobają, ale jeśli chodzi o klimat i te wątki no to to myślę trochę mnie tak odrzuca. Natomiast jeśli chodzi o gameplay no to jest to podobne do jedynki, która jest przecież dobra, a jeśli chodzi o poziom trudności jest on tutaj nawet moim zdaniem trochę wyższy od jedynki, dlatego jeśli chodzi o to gameplayowo no to nie narzekam. Natomiast jeśli chodzi o klimat no to to jest myślę to, że co przez to nie stawiam, tego front jest na pierwszym miejscu w, swojej takiej, w swoim takim rankingu, na swojej takiej liście. Natomiast to już tak bardziej jako ciekawostka. No i co? Słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i cześć!